Cześć wszystkim! Ten film śmierdzi. I to nie tylko w kontekście zachowania głównej bohaterki oraz jej matki, czy w ogóle głównego wątku. Nie wyjaśnię teraz zbyt wiele, zacznijmy od początku, dojdziemy i do tego. Czym są skarby, czy raczej skarb, bo tak powinno brzmieć faktyczne tłumaczenie tytułu filmu bazując na angielskim oryginale. Ten film wydany w 2023 roku jest pełnometrażowym debiutem Luny Carmoon, brytyjskiej reżyserki, której, patrząc tutaj na jej wyraz twarzy, raczej nigdy bym nie zaufał, ale przyznać trzeba, że pani Carmoon debiut zaliczyła z przytupem, ponieważ film zdobył póki co 8 nagród, w tym 4 nagrody na tak prestiżowym wydarzeniu jak festiwal w Wenecji. Na naszym podwórku, czyli na festiwalu Nowe Horyzonty, również się poszczęściło, zatem szczere i wielkie gratulacje. Pominę jednak ocenę krytyków, a skupię się na subiektywnym odbiorze tego dzieła. Skarby opowiadają, przyznać muszę, dość oryginalną i przemyślaną historię, choć osadzoną w, można powiedzieć, zwykłej, przeciętnej, szarej rzeczywistości brytyjskich lat 90. Historia podąża za Marią, nastolatką, której matka była zbieraczką. Zbieraczką śmieci, gadżetów i różnych bibelotów. Wiecie, taka ekscentryczna babka, która w domu ma bałagan i z tego bałaganu jest dumna. Fachowo nazywa się to bodajże sylogomanią. W każdym razie, po czasie Maria trafia do domu zastępczego i tam dorasta, bez matki. Staje się jednak również ekscentryczną i pełną energii nastolatką. W pewnym momencie poznaje Michaela, poprzedniego mieszkańca swojego domu zastępczego, który pracuje jako śmieciarz. Michael inspiruje ją do powrotu do wspomnień z dzieciństwa i pasji zbieractwa, które po latach zostały stłumione. Spodziewajcie się także również wątku miłosnego, nastoletnich buntów i tym podobne. Generalnie, cóż by tu rzec, film można zaliczyć do wypowiedzi o wspomnieniach, o przeszłości, która dyktuje naszą teraźniejszość i od której chyba powinniśmy próbować się uwolnić. Przynajmniej ja tak interpretuję temat tego filmu. No i kopiąc głębiej w tym filmie, stwierdzę, że będę dla niego nieco surowy, ale głównie dlatego, że mam swoje, być może niemodne już poglądy na temat funkcji kina, ba, na temat funkcji sztuki w ogóle. Ja rozumiem, że kino szuka nowych środków, szuka czegoś innego, nowego, przełamuje tabu, przekracza kolejne bariery i tak dalej. Fajnie, rozumiem to, ale też nie do końca się z tym trendem zgadzam. Uważam, że powinno promować się pozytywne wartości i przekaz jakkolwiek, czy to bardziej wprost, czy to bardziej podprogowo. W każdym razie no, jest to dla mnie rzecz, która po prostu jest istotna w kinie. A takich filmów robi się coraz mniej, mam wrażenie. W Skarbach mamy bohaterkę, która oczywiście skupia się na sobie, oczywiście jej cele są najważniejsze, oczywiście rani wszystkich wokół i psuje ich relacje, oczywiście nie ma wyrzutów sumienia, oczywiście za nic nie przeprasza i tak dalej. Gdyby ona na koniec filmu przechodziła jakąś wyraźniejszą przemianę, wyciągała jakąś lekcję, spokorniała czy cokolwiek innego, inaczej odebrałbym ten film. Tak, zgadza się, lubię moralizatorskie, czytaj wartościowe kino. A tutaj dostałem śmierdzącą bajeczkę o modnym, postępowym egoizmie. Rażą mnie też sceny, które dla niektórych mogą być po prostu obrzydliwe. Nie będę wchodził w szczegóły, tam się różne rzeczy dzieją ze śliną, z innymi, nie wiem, wydzielinami i tak dalej. Moim zdaniem te sceny nie były konieczne do opowiedzenia tej historii. Szokowanie na ekranie, no, wydaje mi się, że nie jest jedyną skuteczną metodą na podniesienie wartości, oryginalności filmu. Wydaje mi się, że to jest na pewno metoda prosta i być może najbanalniejsza. Po prostu. Mógłbym ponarzekać jeszcze trochę, ale nie mogę zapominać przecież, że jest to 5-minutowa recenzja. Zatem parę słów o plusach tego filmu, bo mam świadomość, że wielu ludziom ten film się spodoba i totalnie to rozumiem. Doceniam inność, naprawdę. Świeżość, choć nieco zalatującą, śmierdzącą, ale jednak świeżość tego filmu. Doceniam dobrze napisany scenariusz. No i tu powiem, że jestem nawet zachwycony grą aktorską, która jest bardzo, bardzo dobra. Właśnie dzięki aktorom, dzięki tej grze. Zanurzyłem się w ten świat, nie czułem udawania. No i jest to naprawdę solidny element tego kina. Sara Lightfoot Leon, ciekawostka, to jest holenderska aktorka, gra na główną rolę i jest wspaniała, tak? Wspaniała, naturalna, z charakterem. Jej uroda kontrastuje intrygująco z tym wszechobecnym brudem, zbrodem, syfem. No i w tym smrodzie i w grze aktorskiej nie ustępuje jej Joseph Quinn, bardziej doświadczony aktor, którego znać możecie także z serialowego blockbustera pod tytułem Stranger Things albo z nowej części Gladiatora, tam też zagrał. Słodząc dalej tej śmierdzącej produkcji, cóż więcej, historia wciąga, dobrze się to ogląda, film się nie nuży, jest nieprzewidywalny i wywołuje emocje, czyli solidne elementy dobrego kina. Czyli na poziomie, słuchajcie, na poziomie czystej rozrywki film zdaje egzamin. Skupiając się na tych plusach, które wymieniam, można stwierdzić, że to jest wyjątkowy i bardzo dobry film i tak w pewnym sensie jest. Choć, jak wspomniałem, nie dla wszystkich, tak? Nie wszyscy szukają tego typu atrakcji postępu we współczesnym kinie. Jestem z tych, którzy po prostu czego innego wymagają od kina. W filmowym śmietniku wiele fantów wydaje się pozornie kolorowych. Ludzie lubią kolorowe rzeczy i nie zawsze czują smrodek. Mam nadzieję, że zrozumieliście, co mam na myśli, a jeśli nie, to powiem wprost. Skarby to dla niektórych filmowy cukierek, dla innych bezwartościowe, cuchnące kino. Tyle na dziś. Jeśli interesuje Was ten tytuł, zapraszam do oglądania. Film jest dostępny na platformie Max. Zatkajcie nosy, bo skarby to śmierdząca sprawa. Żegnam Was jak zawsze z kulturką i proszę o wsparcie kanału, czyli jakiś subik, jakiś like, bo robię to po godzinach. Niestety nie jestem w stanie regularnie wstawiać filmów, ale mam nadzieję, że to się zmieni, że może się coś ruszy i pod względem czasu i pod względem możliwości. Także łapki w górę, subiki. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmu.